chciałam pokazać Państwu, jak zmienić swoje dziecko w kocura. Użyję do tego 5 kolorów farby Supracolor. Będą to 2 odcienie brązu, pomarańcz, czarny i biały. Myślę, że jest to bardzo prosta zabawa, która ucieszy nasze dziecko ciemnym brązem. Pokrywamy przestrzeń nad brwiami. I zaznaczamy grzbiet nosa. Robimy to gąbeczką, ponieważ wszyscy wiemy, że dzieci się nudzą. Na boki czoła i tuż pod kością policzkową rozcieramy troszeczkę bardziej czerwonego brązu. Który ociepli buzię. Jeśli chcemy uzyskać intensywniejszy kolor, po prostu wklepujemy go gąbeczką do rozcierania. Tu, gdzie nałożyliśmy ciemniejszego brązu, skóra będzie wydawała się ciemniejsza, jeżeli pomieszamy te dwa kolory. Żeby nasz kot nie był taki ponury, dołożymy mu dużo pomarańczowego koloru. Proponuję najpierw pomalować oczy. Już można to ruszyć. Kolorem pomarańczowym pokrywamy też dolną wargę. Pod nosem zostawiamy białą przestrzeń. Jak widać, wszystko robię jedną gąbeczką. Zmieniam tylko miejsce przy każdym kolorze. Teraz zmienię pędzelek na krawki. Troszkę czarnego koloru. Dobra, czarny nosek.
staram się to zrobić szybko, bo, ponieważ w tym miejscu mamy zakończenie nerwowe i nie jest to sympatyczne, bardzo łatwo. Teraz w zależności od wytrzymałości naszego dziecka możemy zaznaczyć i zrobić to tak jak tam tylko się skończy. Step. Myślę, że na tym możemy skończyć nasz makijaż. Farby tłuste mają jedną wadę. Troszeczkę się umarzą. Żeby zabezpieczyć farbę przed rozmazywaniem, pokrywamy ją fixer sprayem. Wystarczy jedno pśknięcie. Thank you.